Siedzimy sobie właśnie na kawce i wrzuciłam film i czytam komentarze, zawsze czytam, ale zazwyczaj nie odnoszę się, jeżeli coś mnie tam rozbawi, a tym razem muszę, bo po prostu przeraża mnie myślenie pozostałych osób. A ciebie? Zagryzą mnie. W najnowszym vlogu jest fragment, gdzie Luka leży na łóżku, bo on, słuchajcie, spał. On zasnął po tym, jak wróciliśmy ze śniadania i pan, który przyszedł sprzątać pokój, wszedł, słuchajcie, normalnie do pokoju, do Luki i zaczął ścielić łóżko. I ja żartobliwie mówię, Luka, wstawaj, wstawaj dziadu, pan chce pościelić łóżko. Czy wy rozumiecie, że to nie jest złe zachowanie ze strony Luki, że on śpi na swoim łóżku hotelowym i nie chce zejść, bo on spał, on się dopiero przebudził. To jest złe zachowanie pana, który sprząta pokój, że wchodzi na chama do sypialni, widzi, że człowiek śpi, on nie powinien w ogóle wejść do tego pokoju, bo mamy taki apartament, powinien sprzątać sobie dookoła. Nie powinien wejść, a on po prostu wszedł, zaczął trzepać poduszki, gdzie Luka śpi. Już daję ci bajkę. To jest po prostu hit, ty jesteś taki biedny. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przeczytaliśmy te komentarze, w sensie ja przeczytałem, ja mówię, ja nie wiem, o co chodzi, bo ja muszę sprawdzić tego vloga, ja nie zszedłem, naprawdę. Luka jest pierwszy, po dziadziu Jasiu taki, nie, zawsze, nie, wiecie, po prostu dobry, szanujący. I jak ja czytam te komentarze, to myślę sobie, Jezuniu, nikt nie pomyśli z drugiej strony. A nie, jeden komentarz taki widziałam właśnie. Musiałem się mocno zastanowić, czy była taka sytuacja w ogóle, no ale nieważne. W każdym razie, nic Luka, słuchajcie, złego nie zrobił. On miał prawo spać, ja tylko dla żartów mówiłam, wstawaj dziadu, ale tak naprawdę to ten pan nie miał prawa wchodzić do sypialni, kiedy widział, że człowiek na nim śpi i jeszcze trzepać poduszki. No to przecież to tak, jest... tak było naprawdę? Ja jeszcze no tak było. Nawet nie oglądałem, tak? No bo ty spałeś, ty byłeś zaspany, no to nie ogarniałeś, ale przecież obudziłam go, on wstał i wyszedł, żeby pan pościelił łóżko, a powinno być tak, że mogłeś sobie spać. Ale nie mogło, pan chciał pościelić łóżko.